Witam Was tutaj, cześć, cześć, Zenosz i zapraszam Was na krótkie informacje. Nie wiem, czy wiecie, ale wczoraj został otwarty około godziny 13, powiedzmy, most południowy. Chwilę to trwało. Mamy otwarty już most południowy na całej jego trasie, jeżeli chodzi o most. Odcinek naszej obwodnicy, czyli Powu, nie jest otwarty na odcinku Rusynowskim. W całości jest zamknięty ten odcinek. Nawet zjazdy do Rusynowa są zamknięte, żeby tranzyt przypadkiem tam nie pojechał. No i póki co od drugiej strony, czyli od ulicy Puławskiej, nic nie zostało otwarte. Trasą można jechać, czyli na most już bezpośrednio od Wilanowa i tylko to jest otwarte. Natomiast po drugiej stronie Wisły naprawdę się dzieje, bo węzeł cały tutaj, wał międzyszyński został otwarty. Tak samo węzeł Międzyszyn też ładnie tutaj już został pootwierany. No i to się ciągnie aż do węzłu Lubelska, gdzie dalej mamy autostradę wolności. A2 się ciągnie dalej. Kawałek jak kawałek, ale tak czy siak się ciągnie dalej. Węzeł Lubelska nie jest jeszcze w 100% otwarty, ale to bardziej tam jeszcze chodzi o przebudowę tutaj naszej drugiej ulicy. Jedną ciekawostkę, którą wam pokażę, to jest szybko odcinek, żebyście go mieli jako tako. To jest to, iż na moście południowym po jednej i po drugiej stronie mamy ścieżkę rowerową. Więc to jest dobra nowina i ogólnie na prawie całej długości właśnie naszego Powu mamy po jednej, po drugiej stronie ścieżki rowerowe lub uliczki, którymi można jeździć. Więc to jest też bardzo dobra nowina, jeżeli chcielibyście się przejechać rowerem czy innym pojazdem UTO po tej całej że długości. Jeżeli macie jakieś pytania co do mnie, to piszcie w komentarzach. Niedługo może wystartujemy z jakąś komunikacją ze mną taką bardziej. I najbliższy odcinek się pojawi jutro. Życzenia i specjalny prezent dla Was z okazji świąt pojawi się jedna z serii. I Skylinesy dopiero się pewnie pojawią pierwszego dnia świąt, to niestety powiem Wam. I to będzie Industries. Zakończenie tej całej przebudowy. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. No, w końcu mamy ten most. W styczniu z cykutem go zwiedzimy. Cześć!